Paweł, Jagiellonia Białystok to taki, można powiedzieć, wdzięczny rywal dla nas, bo co prawda ostatni mecz zakończył się remisem 3-3 po takim dramatycznym dość meczu, ale w poprzednich sezonach raczej częściej Lechia była górą, czy w piątek wedle tej zasady może być podobnie. Dokładnie, od momentu kiedy jestem tutaj w Lechii, to Jagiellonia naprawdę nam sprzyja. Większość pojedynków z Jagiellonią było pozytywne. Większość meczów było wygranych, także mam nadzieję, że w piątek również tak będzie. Zaczęli bardzo dobrze tą rundę od dwóch zwycięstw. No my, co tu dużo mówić, mamy deficyt punktowy. Trzeba gdzieś odrabiać te straty, ciągle to powtarzamy, że musimy zagrać w końcu na miarę możliwości. Dokładnie, Jagiellonia Białystok jest bardzo dobrym rywalem, zresztą myślę, że pokazuje to tabela. Natomiast my też potrafimy grać w piłkę, wiadomo, zaliczyliśmy false start, potrzebujemy bardzo tych punktów i mam nadzieję, że w meczu z Jagiellonią pokażemy w końcu, że potrafimy strzelać i wygrywać. Przejdę do twojej jakby osoby, byłeś bardzo chwalony za grę, bardziej po meczu z Wisłą, ale po meczu z Piastem też myślę, że zebrałeś mimo wszystko co najmniej poprawne oceny. Ta forma, jeśli chodzi o Pawła Stolarskiego, jest chyba ustabilizowana. Dobrze się odnajdujesz w tej nowej roli wahadłowego? Tak, bardzo komfortowo czuję się na tej pozycji. Na pewno cieszy asysta z Wisłą, natomiast wiem, że stać mnie jeszcze na więcej. Chciałbym się pokazać z jeszcze lepszej strony i przede wszystkim chciałbym, żeby moja dobra gra przełożyła się też na lepszy wynik.